Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z napraw sprzętu AGD. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić misę, czyli podstawę zmywarki, w zmywarce Bosch. Bosch Siemens wymiana będzie przebiegała identycznie. Co do tego potrzebujemy? Będzie to Torx 20, kombinerki, śrubokręt płaski, strzykawka do odciągnięcia resztek wody oraz ręcznik papierowy, który nam się przyda do wyczyszczania elementów, które będziemy przy okazji i tak demontować. Kiedy będziemy potrzebować wymienić tą misę zmywarki? Kiedy wymieniamy grzałkę, na przykład producent zaleca wymianę tej misy, ponieważ uszczelka może mieć mikropęknięcia i przeciekać. Kiedy wyświetla się błąd E15 i zdiagnozowaliśmy, że uszkodzona jest faktycznie uszczelka w tej misie, bądź w przypadku jakichkolwiek innych uszkodzeń mechanicznych czy też odkształceń misy zmywarki. Aby dokonać tej wymiany, przede wszystkim musimy wysunąć zmywarkę z zabudowy. Odkręcamy dwie śrubki wewnątrz zmywarki, które trzymają zmywarkę w zabudowie. Następnie delikatnie z wyczuciem, tak żeby nie uszkodzić węży doprowadzających lub odprowadzających wodę oraz drzwiczek zmywarki, wysuwamy ją sobie z zabudowy. Jeżeli jest problem z wyciągnięciem zmywarki, najlepiej opuścić ją sobie na nóżkach troszeczkę i wtedy powinna gładko pójść i nie powinno być najmniejszego problemu z wyciągnięciem jej. Zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrybowania tego kanału. Jeżeli film okaże się dla Was pomocny, będę wdzięczny za zostawienie komentarza, że udało Wam się naprawić Wasz sprzęt domowy. Jest to dla mnie dodatkowa motywacja do tego, żeby tych filmów nagrywać więcej. Po wysunięciu zmywarki z zabudowy ściągamy boczek, odkręcamy dosłownie jedną śrubkę i ukazuje nam się taki widok. Mamy wodę w płaszczu wodnym. Tutaj ta linka, którą właśnie trzymam, jest pęknięta. Ona tak naprawdę powinna być przymocowana do sprężyny. Właśnie do tej sprężyny. Musimy to zdemontować przede wszystkim po to, żeby ściągnąć tą podstawę, ponieważ musimy dostać się do tej misy, ściągając podstawę zmywarki. Wyciągamy sobie sprężynę wraz z tym zawiasem, który trzyma drzwi zmywarki. Robimy to delikatnie, z wyczuciem. Uwaga, bo sprężyna, jeżeli będzie napięta u Was, przy wyciąganiu może odbić, no i będzie to bolało, jeżeli uderzy nam w palce. Następnie po wyciągnięciu sprężyn zobaczcie, że w tym miejscu w płaszczu wodnym znajduje się woda. Ja uruchomiłem zmywarkę na pierwszy lepszy cykl, dowolny, i zmywarka przy starcie, zanim pobierze wodę z sieci, pobiera wodę z tego zbiornika. Dzięki temu nie musimy odkręcać elektrozaworu, który jak widzicie jest zlokalizowany tuż nad programatorem. Byłoby ryzyko, żebyśmy zalali programator. Jak już zmywarka pobierze tą wodę, resetujemy ją, tak żeby wypompowała resztkę wody do sieci. Otwieramy sobie zmywarkę, odkręcamy cztery śrubki, które mocują nam właśnie tą misę. Podnosimy sobie tutaj ten rozdzielacz wody, w zasadzie zasilanie górnego ramienia. I po odpompowaniu wody, którą nam zmywarka pobrała z płaszcza wodnego, jeszcze wyciągamy resztkę z dna strzykawką 100 ml. Następnie uważając i przede wszystkim odłączając zmywarkę od zasilania, obracamy ją do góry nogami, podłóżmy sobie jakiś ręcznik pod spód w razie gdyby jakaś resztka wody nam pociekła. Odkręcamy dwie śrubeczki, które trzymają nam osłonę. Tutaj jest zazwyczaj mało miejsca, ja się posłużyłem taką fajną, malutką grzechotką, którą mam w zestawie do bitów Boscha. Jeżeli byście nie mieli jak dojść tutaj do tych śrubek, to po prostu trzeba będzie sięgnąć front z drzwiczek. Mam na myśli front zabudowy. Następnie w tym miejscu znajduje się za tym ślizgiem, po którym posuwa się linka, znajduje się bolec metalowy z jednej i z drugiej strony. Trzeba przyłożyć do tego bolca metalowego śrubokręt. No i ja akurat zamiast młotka użyłem kombinerek. Pukamy w niego tak długo, aż on się schowa. Dzięki temu będziemy mogli podnieść całą tą podstawę zmywarki do góry. Ślizg oczywiście na swoje miejsce, żeby nie robić sobie zbytniego bałaganu. Następnie odblokowujemy podstawę w dwóch pozostałych miejscach. Tu jest taka blaszka zagięta. Musimy ją naprostować kombinerkami. Z tej strony i z drugiej strony robimy dosłownie to samo. To są cztery punkty, które trzymają nam podstawę. W tym momencie możemy ją podnieść. Oczywiście robimy to bardzo delikatnie i ostrożnie. Jak już ona jest poluzowana i poszła Wam centymetr do góry, musimy te węże wypiąć z niej, tak żeby one się nie wypięły całkowicie, żeby się nie urwały, żeby nie zrobiła się w nich dziura.
Wszystko robimy z wyczuciem i bardzo powoli. Teraz zobaczcie, z tej strony ja tutaj mam akurat zbiornik na kondensat od suszenia. Tutaj brakło mi przewodu, musiałem go wypiąć. Jeżeli nie macie akurat w waszej inwersji takiego zbiornika, to nie będzie tego problemu. Przed całkowitym demontażem tutaj tej podstawy przeszkadzały mi jeszcze przewody. Musiałem programator wyciągnąć z tej podstawy, ponieważ już brakowało przewodzików łączących programator z resztą elektroniki, z resztą urządzeń, więc musiałem to sobie wyciągnąć. No i teraz tak naprawdę, i tu jeszcze mi przewodu zabrakło na czujnik przeciwzalaniowy. No i teraz tak naprawdę, jak widzicie, cała podstawa zjechała. Mamy dostęp do naszej misy. Wyciągamy wszystkie elementy, pompa odpływowa, wąż odpływowy. Oczywiście ja na bieżąco tutaj przeczyszczałem uszczelkę pompy odpływowej, tak żeby nie było jakichś małych ciał stałych, które by nam podważyły uszczelkę i potem po montażu zaczęłoby cieknąć. Przeczyszczamy sobie każdą możliwą przestrzeń. Następnie wyciągam czujnik zmętnienia wody. Przecieram go też. Jest bardzo ważne, żeby ten czujnik zazwyczaj był czysty. Mamy do niego dostęp z pozycji, że tak powiem, użytkownika. Podnosimy filtr i można go w każdej chwili przeczyścić. Odłączamy grzałkę. Proszę uważać z tymi trzema szarymi przewodami przy grzałce. Ta kostka wychodzi dosyć ciężko. Trzeba to robić z wyczuciem. Następnie ja wyczepiam ten czarny wąż od kondensatu. Jeżeli nie macie zbiornika na kondensat w swojej warce, to nie macie tego problemu. Wyczepiam rozdzielacz i cała podstawa wychodzi, ponieważ już ją odkręciliśmy wcześniej. Poluzowujemy obejmę, ściągamy pompę. Co następnie? I tego nie nagrałem, ale w tym miejscu bardzo ważne jest, żebyście przyłożyli ten biały element. Ponieważ jeśli tego nie zrobicie, to pod koniec może się okazać, że zmywarka nie wypompowuje wody. Odkręcamy delikatnie rozdzielacz. On dosyć mocno siedzi. Trzeba się dobrze zaprzeć, żeby popuścił. Wszystko z wyczuciem. O-ring sobie przeczyszczamy, ponieważ wszystko musimy po prostu tak naprawdę przełożyć do nowej podstawy zamówionej. Jej koszt to jest tam około 220-230 zł. Niestety nie ma dostępnej uszczelki samej zbiornika, występuje tylko właśnie razem z tą podstawą. Tutaj u klientki były wymieniana pompogrzałka, ta podstawa oraz pęknięte sprężyny sprężyny zawiasów. Te sprężyny po prostu popękały, więc tu był naprawdę gruby serwis, natomiast klientka, co ja bardzo szanuję, chciała naprawić sprzęt, a nie wyrzucić, wierzyła w niego. Ja tutaj też ze swojej strony starałem się zrobić wszystko jak najdokładniej, żeby ten sprzęt posłużył jej jak najdłużej. Nowa pompa zamontowana. Przykręcamy nową obejmę. Zwróćcie uwagę, żeby obejma była pół milimetra, no pół centymetra ponad krawędzią, ponad końcem krawędzi, żeby nie była przekręcana tak jak się kończy już ten gumowy łącznik. Musi mieć troszeczkę miejsca pod spodem. No i tak naprawdę wszystkie elementy przełożone. Pozostaje montaż. Jak widzicie, tutaj jeszcze przeczyściłem tą przestrzeń pod misą zmywarki, aby uszczelka miała czyste miejsce, żeby się spasowała, żeby też jakieś tam złogi nie powodowały wszelkich nieszczelności. Jak już jest to wszystko uzbrojone, że tak powiem, no to sobie montujemy w odwrotnej kolejności. Ja tu montuję przewód kondensatu, dzięki którym on sobie spływa do wnętrza zmywarki. Przewód odprowadzający wodę, też to jest śmiesznie rozwiązane, bo jest to tylko i wyłącznie na wcisk zrobione, ale jest to na tyle ciasno pasowane, że nic nie cieknie. Także szapoba dla Boscha, bo naprawdę podobają mi się te rozwiązania. Oszczędność, no ale naprawdę sprawdzają się i nie jest to rozwiązanie awaryjne. Montujemy pompę. Pamiętajcie, żeby wszystko popodłączać. Każde urządzenie ma swój kolor, ma przewody swojego koloru, ma też wtyczkę swoją indywidualną, więc nie powinniście się pomylić. Gdybyście jednak nie byli pewni, warto sobie zrobić zdjęcie wcześniej, bądź też w tym filmie tak naprawdę macie pokazane, jak co było podłączone. Montujemy programator na swoje miejsce. No i tak naprawdę większość roboty mamy już za sobą. To umiejscowienie, ułożenie podstawy będzie dosyć problemowe. Trzeba naprawdę z każdej strony
posprawdzać, czy wszystko pasuje, włożyć ten, o właśnie wkładam czujnik przeciwzalaniowy na swoje miejsce. Z prawej strony tam trzeba uważać, żeby te węże odpowiednio włożyć. Trzeba sprawdzać po kilkukrotnie z każdej strony, czy aby na pewno nic nie przyciskamy. Ja oczywiście za chwilę tutaj sobie zamocuję ten programator. Z drugiej strony trzeba uważać, żeby no, te węże weszły na to swoje miejsce, żeby ich nie przygnieść przypadkiem tą podstawą. Jak już jesteśmy pewni, że ta podstawa trzyma się na swoim miejscu i nie opiera się o żadną część czynną typu pompę, zawór czy cokolwiek innego, no to tak naprawdę możemy zmywarkę stawiać na nogi. Po postawieniu jej na nogi jest prawdopodobieństwo, że coś tam nam wyleci, no bo wiadomo, gdzieś tam w zmywarce w wężykach jeszcze troszeczkę tej wody było, natomiast większość już zlaliśmy. Także lepiej uruchomić zmywarkę tutaj z tym właśnie płaszczem do kondensatu, który widzicie, żeby on sobie zleciał, niż wypinać, ponieważ no jest na dole programator, aż się prosi o zalanie, więc z tym naprawdę uważajcie. Jak już obróciliście zmywarkę z powrotem, bierzemy sobie śrubeczki, które były, ja sobie je delikatnie wkręcam na miejsce, natomiast właściwie dokręcać je będę, jak już wszystkie będą się działy. Nie możemy zrobić tak, że dokręcimy jedną śrubkę od razu na maksa, a potem pozostałe, ponieważ wytwarza to niepotrzebne naprężenia. Ponadto uszczelka wtedy w tej misie zmywarki nierówno dojdzie z jednej strony, będzie mocniej trzymana, nawet jak już zaczniemy dociągać z drugiej strony, no to no będzie to jakoś nierównomiernie rozłożone. Najpierw mocujemy wszystkie śrubeczki, a potem jedna po drugiej dokręcamy ewentualnie na skos. Najbezpieczniej jest dokręcać tak naprawdę na skos, tak żeby równomiernie był rozłożony docisk i żeby też nie wykrzywić tutaj miejsc montażowych w zbiorniku stalowym zmywarki. No i tak naprawdę to by było na tyle. Na filmie to trwało 12 minut, ja tak naprawdę realnie bawiłem się z tym około 1,5 godziny. Nie ma co się spieszyć, jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, to bardzo serdecznie Wam dziękuję za wytrwałość i życzę Wam powodzenia z Waszymi naprawami. Pamiętajcie, że lepiej naprawiać niż wyrzucać. Nie dawajmy się robić w balona koncernom, które chcą, żebyśmy sprzęt wymieniali co 3-4 lata. Te starsze sprzęty naprawdę będą wdzięczne i odwdzięczą się niezawodnością, jak będziecie je naprawiać. Do usłyszenia w następnym odcinku Majsterkowicza. Cześć!